Ostatnio pokazywałem Wam, jak stworzyć stronę internetową za pomocą sztucznej inteligencji. W tym filmie natomiast chcę Ci pokazać, jak wygenerować sklep internetowy za pomocą AI. Użyjemy do tego innej platformy, dlatego sprawdź koniecznie dole, link w opisie. Zaczynajmy. Po przejściu na stronę możemy od razu kliknąć w ten wielki czarny przycisk Get Started. Teraz mamy trzy możliwości. Możemy wygenerować nową stronę za pomocą AI, możemy skonwertować stronę, która nie była stroną WordPressową, czyli na przykład stworzoną na Wix, albo możemy przenieść naszą stronę WordPress tutaj właśnie na tą stronę, gdzie będzie hostowana dalej. Ok, my akurat w tym poradniku zajmiemy się tworzeniem nowej strony, nowego sklepu, dlatego wybieramy pierwszą opcję. Teraz mamy dwie możliwości do wyboru. Możemy stworzyć stronę internetową lub wygenerować za pomocą AI sklep internetowy. My tutaj wybieramy właśnie tą drugą opcję i przechodzimy do kolejnego kroku, klikając tutaj na dole czarny przycisk Next. Teraz musimy wybrać typ naszego sklepu internetowego. Mamy tutaj bardzo dużo możliwości do wyboru. Ja dla przykładu wybiorę sklep z biżuterią, robimy Next, przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz musimy opisać nasz sklep internetowy, podać jego tytuł, a także co w nim sprzedajemy, jakoś go scharakteryzować. Zaczniemy oczywiście od tytułu. Ja tutaj podam testowo biżuteria, a niżej musimy podać jakiś opis. Tutaj warto uwzględnić kilka kluczowych elementów, między innymi to, co sprzedajemy. Później na tej podstawie zostaną stworzone kategorie w naszym sklepie internetowym. Zobacz, jak to działa. Ja napisałem tutaj, sprzedaję biżuterię ze srebra i złota, w asortymencie mam bransoletki, kolczyki i naszyjniki. Warto je także dopisać, aby wszystko było stworzone w języku polskim. Później sztuczna inteligencja zrozumie, co my tutaj napisaliśmy, jednak kategorie i inne elementy będą w języku angielskim. Dlatego podkreślmy to, że chcemy, aby wszystko było w języku polskim. Jeśli chcemy, możemy jeszcze bardziej podkręcić nasz opis, klikając tutaj ten przycisk. Niżej musimy zaznaczyć, czy mamy domenę, czy też jej nie mamy. Ja tutaj zaznaczę, że jej nie mam, więc podamy sobie tutaj przykładową nazwę naszego sklepu internetowego. I przechodzimy do kolejnego kroku. I wygląda na to, że AI dobrze rozpoznało, jakie kategorie produktów będziemy mieli w sklepie, czyli właśnie bransoletki, naszyjniki i kolczyki. Wszystko się zgadza. Jeśli jest jakiś błąd, to oczywiście możesz teraz kliknąć w któryś z tych pól i je tutaj dowolnie edytować. U mnie wszystko się zgadza, więc klikam Next i przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz poczekaj kilka sekund, pomimo tego, że strona może się już od razu załadować, ponieważ teraz sztuczna inteligencja tworzy dla nas nie tylko strony, ale także kategorie i przygotowuje niższe podkategorie, podstrony i tak dalej. Więc poczekajmy, dajmy tutaj spokojnie jakąś minutkę, aż wszystko zostanie stworzone i wygenerowane. Super szkielet całej naszej strony internetowej sklepu jest już gotowy, więc zerknijmy, jak to wygląda. Najpierw mamy stronę główną, następnie mamy sekcję z nagłówkiem i po kolei kategorie, które już tutaj widzisz. Następnie mamy podstrony, tak? Dlatego tu jest takie rozwidlenie i mamy tutaj właśnie nasze kategorie, m.in. bransoletki, kolczyki i tak dalej. Na każdej z tych podstron mamy oczywiście tutaj też pokazany nagłówek, a następnie sekcje, w której będą się znajdowały nasze produkty. To, co świetnie tutaj sztuczna inteligencja wymyśliła, to oprócz standardowych trzech kategorii mamy także osobną stronę z kolekcją złotą i srebrną, dzięki czemu możemy miksować te wszystkie różne produkty, po prostu segregując je w inny sposób. Co wiadomo, też może przełożyć się na lepszą sprzedaż, bo kiedy ktoś kupuje na przykład złotą bransoletkę, to może od razu chcieć kupić złote kolczyki czy też naszyjnik. Teraz pokażę Ci, jak łatwo możesz to wszystko modyfikować. Kiedy najeżdżasz na jakiś element, pojawiają się takie dwa przyciski. Ten służy do przesuwania ich w kolejności. Na przykład możemy dodać tutaj troszeczkę niżej, a plusik spowoduje, że możemy dodać nową sekcję. I teraz wyskoczyły nam już gotowe widżety, które możemy od razu sobie tutaj dodać. Powiedzmy, że dodamy sobie tutaj na sam koniec sekcję z kontaktem. Więc wybieramy Contact Section. Teraz sztuczna inteligencja generuje dla nas odpowiednią sekcję, właśnie którą możemy sobie teraz dostosować. Zmieńmy tutaj tytuł z kontakt na kontakt, a następnie mamy polecenie, które spowoduje wygenerowanie tej sekcji. Możemy pozostawić tutaj domyślne, myślę, że będzie to ok. Kiedy już cała struktura jest gotowa i wszystko wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, klikamy oczywiście w prawym dolnym narożniku Next. Teraz pozostało nam jeszcze tylko dostosowanie efektów wizualnych, czyli m.in. koloru, czcionki i tak dalej. Możesz w łatwy sposób się między tymi wszystkimi kolorami przełączać, a tutaj niżej widzisz podgląd, jak to może wyglądać. Ja wybiorę akurat tą wersję tutaj złotą, myślę, że będzie bardziej pasowała właśnie do sklepu z biżuterią. Teraz klikamy przycisk Generuj
i musimy założyć tutaj w tym momencie konto, aby mieć dostęp oczywiście do panelu administratora, aby nasza strona gdzieś w sieci nie przepadła. Możesz to zrobić za pomocą konta Google lub podać tutaj swoje dane. Po założeniu konta przywita nas taki ekran, który pokaże nam cały postęp tworzenia naszej strony przez sztuczną inteligencję. Po chwili przywita nas taki komunikat sukcesu. Klikamy więc w ten czarny przycisk i przechodzimy dalej. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda nasz sklep internetowy, strona, którą wygenerowała dla nas sztuczna inteligencja. Widzimy tutaj gotowe obrazy, opisy, a także m.in. tutaj lepki nagłówek, czyli takie, które się trzyma tutaj po prostu do góry. Są gotowe produkty, są już tutaj pododawane, więc możemy po prostu tylko w nie wejść i dostosować sklep do swoich potrzeb. Z boku mamy jeszcze kilka przycisków, które mogą nam się przydać. Między innymi mamy szybkie dostosowanie albo zostawienie opinii. Na przykład możemy tutaj zaznaczyć jakąś którąś z opcji, no i przejść dalej, prosty proces. Sprawdźmy jeszcze, jak działają nasze podstrony. Przejdźmy do zakładki kolczyki i zerknijmy, jak to wszystko wygląda. Strona ładuje się całkiem szybko. Mamy dodane produkty, mamy menu boczne, czyli właśnie kategorie, którymi możemy łatwo nawigować. No i na dole czeka na nas oczywiście stopka, która też jest dużym ułatwieniem dla klientów. Tutaj widzimy także przygotowana dla nas srebrna kolekcja i złota, czyli to, co wcześniej wspomniałem, że sztuczna inteligencja dla nas wygenerowała jako coś dodatkowego i mamy fajnie tutaj odkryj. Myślę, że to jest znacząco na plus. Jeśli chcesz edytować jakąś stronę, to wystarczy, że klikniesz tutaj na dole ten ołówek. Teraz wybiera nam się panel edycji Elementora. To jest kreator witryn dla WordPressa. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak tworzyć strony właśnie w Elementorze, to na moim kanale jest bezpłatna playlista z kursem, jak zrobić to wszystko krok po kroku. Jeśli chcesz w zaawansowany sposób edytować swój sklep internetowy, to musimy tutaj aktywować bezpłatny pakiet, a następnie wejść na plan płatny. Zerknijmy więc, jak wygląda tutaj cennik. Więc tak, w tym momencie plan starter jest za $11, czyli około 40-45 zł. Normalna cena to będzie około 90-100 zł, zależnie od kursu. Czy to jest dobra cena? Według mnie bardzo dobra, ponieważ jeśli popatrzymy sobie na oferty polskich dostawców, to zazwyczaj taki pakiet najbardziej podstawowy zaczyna się dopiero od 200, 250 czy nawet 300 zł. Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania, które oferuje nam ta platforma? Po pierwsze, mamy bardzo duże możliwości personalizacji strony. Po drugie, mamy wsparcie sztucznej inteligencji praktycznie na każdym kroku, co znacząco ułatwia, a także przyspiesza cały proces tworzenia i edycji. A po trzecie, mamy tutaj naprawdę atrakcyjny plan cenowy. Tak jak wspomniałem, wychodzi to znacznie taniej niż konkurencyjne platformy. Oczywiście, jeśli potrafisz samodzielnie tworzyć strony internetowe lub chcesz się tego nauczyć, to wyjdzie Ci to jeszcze taniej, jednak tutaj musisz zrobić już kalkulację, co się bardziej opłaca. Dzięki za obejrzenie tego wideo, pamiętaj zostawić łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło, a jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowościami sztucznej inteligencji i tego typu praktycznymi narzędziami. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!